Dzień dobry, witam Dark and Darkerowe świry na YouTube. Dawno nie było żadnego materiału na YouTube z Dark and Darker i mam nadzieję, że są jeszcze osoby, które Dark and Darker są zainteresowane. Bo wczoraj, a dokładnie 8-7 czerwca 2024 fantastyczna wiadomość. Fantastyczna wiadomość po miesiącach, a właściwie już ponad roku, rozpraw sądowych, problemów prawnych. Związanych z tym wszystkim, o czym mówiłem w poprzednich materiałach z Darken Darker. Wpiszcie sobie dobrodzi Darken Darker materiałów jest naprawdę sporo opisujących sytuację studia, opisujących jak ta gra działa, i tak dalej, i tak dalej. Wygląda na to, że wygraliśmy. Mianowicie wygraliśmy, dobro wygrało, bo Darken Darker powróciło na Steama, tak. Dark and Darker dostępny już teraz i na Steamie, dostępne na Epiku, i również na ich rodzimym lancerze Blacksmith, gdzie już od jakiegoś czasu, ponad 1000 godzin, takie osoby jak ja, udało im się nazbierać taką ilość grając w Dark and Darker. Również nastąpił wipe, wipe w grach typu Extraction Looter, no to jest nic innego jak wszyscy zaczynałem od nowa, progresje, questy, postacie i tak dalej i tak dalej, świeży start, gigantyczny update kontentowy w którym wprowadzono naprawdę, naprawdę dużo od koloru do wyboru. Każda osoba, która, nie wiem, czekała na klasę postaci, nie ma problemu, masz to. Czekałeś na nowego bossa, nie ma problemu, masz to. Czekałeś na nową mapę, nie ma problemu, masz to. Czekałeś być może na to, żeby Dark and Darker było za darmo? Masz to jak najbardziej. Chyba nie muszę ukrywać, że jestem ogromnym fanbojem Dark and Darker i Iron Mesa, mimo że w pewnych momentach byłem dosyć mocno podirytowany stanem, w jakim znajdowała się gra ze względu eksperymentów balansujących, które deweloperzy w poprzednim Wipe'ie przeprowadzali, między innymi z multiklasą, gdzie musiałem sobie zrobić po prostu przerwę od gry, bo też inne premiery mnie godniły i również teraz podczas Wipe'a niestety albo stety, bo również bardzo chcę grać w Pax Day podczas wydarzenia dla twórców, gdzie konkurujemy z z innymi streamerami o to, kto najlepszą, najładniejszą bazę wybuduje, ale no nieważne. Po prostu dużo rzeczy się dzieje, ale do Dark and Darker z pewnością wrócę, bo najnowszy update i wipe numer 4 we wczesnym dostępie Dark and Darker teraz już dostępnym na Steamie, dostępnym na Epiku, dostępnym również na Blacksmithie. Także też jeśli macie na przykład zakupioną wersję Dark and Darker na Blacksmithie i chcielibyście ją sobie przenieść na Steam, to ta opcja będzie już chyba niedługo dostępna, jeśli już nie jest dostępna, gdzie po prostu będziesz miał kod, będziesz pisał ten kod i sobie przeniesiesz bez problemu swoją zawartość, swoje konto z Blacksmitha na przykład na Steama, jeśli chcesz mieć wszystko w bibliotece Steama dla przykładu. Jedna z wielu rzeczy, która została dodana w tym łajpie, poza tym, że wszyscy zaczynają od początku, to kolejna warstwa lodowej mapy. Mamy tak zwane piekło lodowe i jest to rzeczywiście piekło lodowe, bo mapa... Póki co parę razy, gdzie miałem okazję na niej zagrać, jest trudna. Jest wyładowana mobami z nowymi Movesetami, wyładowana kompletnie nowymi mobami, których trzeba się nauczyć, i na również tej lodowej mapie jej drugim piętrze. Pamiętajmy, że lodowa mapa, obecnie mamy środek i mamy ten poziom piekielny, i w przyszłości będzie dodany taki górny poziom, tak samo jak krypty miały, miały ruiny, krypty i później Inferno. Do no, teraz nie mamy ruin, bo je przerabiają. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruiny się pojawią, ale deweloperzy powiedzieli, że mieli lekko obsługę. Wkrótce będziemy mieli również dostęp do y, krypt, która y, będzie wtedy kompletować mapę y, krypty, ruiny Inferno. Ale jeśli chodzi o Ice Abyss, bo tak się nazywa lodowe piekło, tam znajdziemy też nowego Bossa. I to Bossa sprawdziło wy wydarzenia, bo jest to lodowa wiwerna, czyli taki smoko podobny. Monstrum, które, która mechanika jest bardzo ciekawa, bo boss albo na niego wchodzisz i go pokonasz, albo na niego wchodzisz i on cię pokona, bo nie ma możliwości resetowania go tak naprawdę. Jest mechanika z posągami, gdzie musisz je aktywować, żeby wybudzić tego bossa, i następnie podejmujesz się walki, gdzie albo go pokonasz, albo on pokona ciebie. Nie ma opcji tak zwanej ucieczki, wycofania się z resetowania, co nadaje zupełnie nowej dynamiki w walce z tym bossem. Również jeśli chodzi o postacie, tak, dostajemy nowy slot postaci który ym, pozwala nam na stworzenie postaci druida. Tak, druida, ale nie takiego watahańskiego, tylko druida, z, prawdziwej, z prawdziwego zdarzenia, takiego Radagasta, możemy powiedzieć, który nie tylko y, posiada umiejętności zmieniania swoich kształtów, może się zmieniać m.in. w niedźwiedzia w panterę. Niedźwiedź oczywiście bije bardzo mocno, ale jest wolny, mało mobilny. Pantera bije bardzo szybko, ale trochę mniej, ale za to jest gibka, szybka, albo możecie na przykład zmienić się w kurczaka i zregenerować swoje HP poprzez zjedzenie ziarna z ziemi albo możecie zmienić się w szczura i zakraść się na tyły wroga, po czym zmienić się szybko w niedźwiedzia i upolować jakiegoś rangera albo maga, który na tyłach linii wroga się czaił podczas jakiejś bitwy. Również czary w dużej mierze leczące. Druid może być takim supportem, ale też może przywoływać na przykład drzewce, które wspomagają go w walce z innymi graczami, jak i z innymi potworami. Bardzo ciekawa postać. Oczywiście jak zwykle, i to będzie historia, która nigdy nie będzie się kończyć, jest jest bardzo duży problem z balansem zawsze był, zawsze będzie. Bo w przypadku gry, gdzie masz tyle klas postaci, tyle trybów walki, gdzie możesz grać trio, możesz grać duo, możesz grać solo, możesz grać na takiej, takiej, takiej mapie, albo możesz grać taką, taką, taką klasą, która może się łączyć albo nie łączyć z taką i z taką z taką klasą no to niestety, ale zawsze będzie problem z tym, że coś jest niedoszacowane, coś jest niezbalansowane, coś jest zbyt mocne, a coś jest zbyt słabe. I to chyba będzie się w nieskończoność ciągnąć, bo jak tylko oni coś nowego dodadzą, to zawsze ten balans, nawet jak będzie zbliżony do takiego ideału, będzie już zachwiany. I druid jest trochę przekręcony. W pewnych miejscach może jest za słaby, w pewnych miejscach jest zbyt silny. Nie będziemy tutaj gadać o balansie, tak naprawdę, ale żebyście zdawali sobie sprawę, że to nie jest coś nowego, że coś jest przekręcone i pewnie. Będą nerfy, będzie balans, i jak z nerfią druida, to coś innego się okaże, że jest zbyt silne, i tak w kółko. Oczywiście, jak ktoś jest wielkim fanem skinów, to mamy też no, nową, nową rasę, nowego skinka. Możecie sobie albo za walutę wygrindowaną w grze, albo oczywiście zakopioną za prawdziwy hajs, możecie sobie zakupić. Rasę Lykana, Wilkołaka, Furasa, jak to lubi. Piotr Maciejczak na pewno to lubi. I takim Furasem możecie sobie biegać. Furas działa dokładnie tak samo jak skin jaszczurki, że nie możecie hełmu zakładać, co jest trochę dziwne, ale okej, okay, no pysk może w zęby, nie wiem, nie mieści się hełm. No fajnie, nawet nie pamiętam, powiem szczerze, jakie bonusy, minusy to daje. Zawsze te, te skinki rasowe coś zabierają, coś dodają, ale. W bardzo małej ilości, gdzie nie wpływa to w żadnym stopniu tak naprawdę na rozgrywkę. Według mnie, chociaż pewnie jakiś midmaxer powie, że te 0,5%, które możesz używając tego skina, to sprawi, że pokonasz innego spoconego midmaxera, ale no ja nie jestem na tym poziomie graczy. Jeszcze zdecydowanie jestem w zbyt romantycznej fazie z Dark and Darker po tysiącu przegranych godzin, żeby martwić się o takie rzeczy. Kolejną sprawą, i to bardzo ważną sprawą, jest to, że Dark and Darker ma już nic nie ma tak naprawdę wspólnego z Battle Royalem, ponieważ kompletnie pozbyli się mechaniki zawężającego się okręgu, który sprawia, żeby gracze się spotykali po środku i walczyli o to, żeby kolejne portale się pojawiły i móc uciec z mapy. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale muszę powiedzieć, że jest to bardzo przyjemna zmiana. Mecze się zdają być o wiele bardziej stabilne, jednocześnie nieprzewidywalne, nieschematyczne. I teraz każda mapa ma taką mechanikę, która, e, mechanikę, która wprowadza albo jakieś trzęsienie ziemi na goblinach, albo jakąś szaranczę, która cię pożera z upływającym czasem, albo tak jak to już miało miejsce i było testowane na lodowej mapie y, mamy do czynienia z y, zamiecią. Tak, zamieć to była, czyli jak im bliżej czasu, powiedzmy, że tam mecz ma 18 minut, no to od połowy czasu zaczynasz dostawać tickrated damage'u, gdzie ta śnieżyca albo ta szarańcza albo te spadające kamienie zaczynają cię bić aż do momentu, kiedy czas się skończy i po prostu giniesz, jeśli nie znajdziesz na goblinach, na przykład, która też po, poważnie została zmieniona, nie znajdziesz statycznych wyjść. Tam, Liną, można wyjść albo Windą, wyjechać, albo wyjść klasycznymi tymi takimi kratami, gdzie, gdzie były dostępne. Um, I to samo, to samo jest teraz na kryptach. Chociaż na kryptach nadal są portale niebieskie. I portale niebieskie teraz już na długo, długo, przed ich pojawieniem się widać takie placki na ziemi niebieskie, które informują Cię, że w tym miejscu zrespi się portal. Więc jak ktoś ma ochotę, to może się kręcić przy tym portalu, albo Wy możecie się kręcić przy tym portalu, licząc, że ktoś też się kręci przy tym portalu, żeby go upolować. Wiecie o co chodzi. A jakby ktoś się zastanawiał, to oczywiście jest crossplay międzyplatformowy. Jeśli zakupisz sobie gereczkę na Steamie, albo graż za darmo na Steamie, o tym też sobie pogadamy. To możesz grać z kolegą, który ma na przykład na takiej platformie jak ja, czyli na Blacksmith, na jej rodzinnej platformie, tak samo z epikiem, więc nie ma z tym żadnego problemu. I pogadajmy sobie o darmowej wersji. To jest dosyć kontrowersyjny temat, bo jak się okazuje, ludzie, którzy wystawiają opinie yy, różnym gierkom, między innymi Dark and Darker na Steamie, to skończeni idioci. Bo Dark and Darker jest dostępny teraz za darmo, ale co to oznacza, że grając w giereczkę za darmo? Która normalnie kosztuje jakieś 30 dolarów, macie możliwość grania na normalnych dungeonach. Oczywiście, dungeony, roz, roz, poza tym, że masz różne mapy, no to mamy dwa rodzaje rozgrywki. Dungeony normalne, gdzie możesz wchodzić tylko z białym girem do białego giru, czyli szare i białe, tak naprawdę. Możecie oczywiście znajdywać zielone, niebieskie itemy podczas takich meczy, w takich rozgrywkach, ale jeśli z nimi wyjdziecie, to nie możecie ich zabrać do następnego normalnego, bo są one przeznaczone na tryb gry trudniejszy. High roller, HR-kowy i hr w darmowych wersji nie są dostępne, możesz grać tylko normale, gdzie masz wszystko tak naprawdę PvP, pełne lutowanie, nie masz żadnej, żadnego braku przewagi nad osobą, która zakupiła sobie gierkę za 30 dolarów, wszystko jest, nic nie ma tam pod względem tego, że jest jakiś pay to win czy coś w tym stylu. Masz takie same szanse jak inne osoby i również nie masz dostępu do marketu, co już no by powiedzieć, że utrudnia giereczkę, ale jakby nie patrzeć trzeba Pamiętać, że ta darmowa wersja, zamysł twórców, jest taki, żeby pokazać, że gra jest w dobrym stanie. Że gra gigantycznie się zmieniła przez od ostatnich Steam, Steam playtestów, które miały miejsce ponad rok temu i rzeczywiście. Rzeczywiście gra, no nie przypomina. Zobaczcie sobie, jeśli ktoś wpada do mnie na strumyki i co wieczór, jak gramy sobie na przykład z Dark Darker teraz, jak ta gierka wygląda w porównaniu z pierwszymi odcinkami, które ja wrzucałem z Dark and Darker. Nie była Ziemia. Oczywiście, że nadal ktoś może powiedzieć, że walka jest bardzo drewniana. Walka jest bardzo drewniana, ale jest też bardzo wyważona i rzeczywiście tutaj każdy cios się liczy. Właśnie drewnianość i specyfika walki w Dark and Darker polega na tym, że nie jest to jakiś Apex Legends, gdzie niczym małpa slajdujesz, glajdujesz, skaczesz, robisz fikołki i, i wywalasz cały magazynek nie wiadomo gdzie. No to tutaj rzeczywiście każda strzała, każdy fireball, każdy swing mieczem albo innym toporem ma znaczenie, bo często gęsto przegrywasz walkę właśnie przez to jedno nietrafione uderzenie w walce, która zdaje się wolna. Ale w ferworze walki już nie jest taka wolna, kiedy na przykład masz dwóch graczy na sobie: Łotrzyka, który cię dźga po kostkach, yy, druida, który cię próbuje zmiażdżyć niedźwiedziom, a ty próbujesz się dostać do swoich kumpli, którzy są w komnacie obok, bo się rozdzieliliście, bo była jakaś zła komunikacja. Wiecie o co chodzi? Fantastyczna sprawa PvP w Dark and Darker. Polecam każdemu. Gra jest trudna, tak. Ale z biegiem czasu, jak trochę głębiej będziecie do lochów wchodzić, przyjdziecie, już zaczniecie może na pierwsze herki chodzić, to zaufajcie mi, że satysfakcja czy to z bicia PVE MOBów, czy z zabicia jakiegoś lepiej ubranego od Wasz Teamu jest niezastąpiona. I tak podpisuje się obiema ręcami pod Dark and Darker, że gierka jest naprawdę, naprawdę solidna. Dla wszystkich fanów Extraction Luterów. Jest to must have. A jeszcze nie zdążyłem dodać, zapomniałem właściwie dodać, że mając, próbując grać na darmowej wersji, macie slota tylko na jedną postać. Tak jak normalnie jest ich chyba 8, jeśli dobrze pamiętam, jak macie płatną wersję, no to tutaj, jak gracie na darmówce, tylko jedna postać. Możecie oczywiście ją usunąć i zrobić sobie inną postać, jak chcecie przetestować inne klasy postaci, ale jedna postać na darmowych wersjach, co też dla mnie jest zrozumiałe. I, I nie, nie uważam, że jest to wersja demo, jak niektórzy twierdzą w opiniach na Steamie. Może to zostało źle zakomunikowane na Steamie, że rzeczywiście jest różnica, ale nazywanie tego, że twórcy udostępnili kręgosłup, core gry za darmo, bez żadnych limitów. Możecie grać ile chcecie, możecie wykonywać questy, możecie skupić się na jednej postaci i ją po prostu cały czas ogrywać i. Nikt nie ma przewagi w bezpośredniej rozgrywce, yy, jeśli chodzi o osoby, które zakupiły sobie giereczkę. No, no dla mnie to jest pocałuję w rączkę, dziękuję pięknie. I 30 dolarów możecie kupić sobie pełnoprawną wersję, jeśli chcecie więcej. Jeśli chcecie więcej kontentu, więcej możliwości, więcej theory craftingu, jasne. Yy, ale nie jest to wersja demo i na pewno nie jest to zamykanie gry za paywallem. No nie jest. Za, gra by była zamknięta za paywallem, gdyby była w pełni darmowa dla wszystkich i zostałaby ciężko zmonetyzowana, a dobrze wiemy, że Azjaci potrafią bardzo dobrze monetyzować swoje gry, więc nie chciałbym, żeby to była ścieżka, którą Dark and Darker by podążyło. Jak to można kupić, skoro na Steam jest tylko darmowa wersja czaty? Bardzo dobre pytanie, Brofien. Kupujesz to w sklepie wewnątrz gry. Jak już jesteś w darmowej wersji, wejdź sobie do sklepu, kup sobie te kryształki, one się chyba nazywają i tam możesz sobie zupgrade'ować swoją darmową wersję do wersji tak zwanej legendarnej. Wersja legendarna to nic innego jak po prostu ta opłacona, która ci daje dostęp do pełnego spektaklu, który ma do zaoferowania na chwilę obecną Dark and Darker. Albo na stronie, na stronie też no www.darkandarker.com, jeśli dobrze pamiętam. Jaka klasa najlepsza do gry Solo na początek do poznania mechanik i tak dalej? By the way, dzień dobry, dzień dobry, ryzykant. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jestem wielkim y, zwolennikiem tego, żeby grać to, co Ci się podoba, to po prostu sobie ogrywaj, bo na samym początku i tak najważniejsze jest poznanie mapy, y, poznanie, najważniejsze to jest przede wszystkim poznanie movement setów różnych potworów, żeby się nauczyć, żeby wiedzieć jak z nimi walczyć, jak je cheezować, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, ja bym poradził po prostu grać czym Ci się podoba, aczkolwiek takie postacie jak y, Fighter z Second Windem, kleryk, y, bo potrafi się leczyć, lub Druid teraz też potrafi się leczyć, dla początkujących graczy wydaje mi się, że będą najbardziej takie wybaczalne, no bo jednak będzie Ci się zdarzać, że najczęściej przez przypadek jakiś szkielet Cię zdzieli i nagle tracisz 60% HP i Twoje szanse na przeżycie automatycznie spadają, a tak jak będziesz mógł się wyleczyć, no Twoje szanse wzrastają, ale na przykład ja zaczynałem... Ja zaczynałem od Łoczyka i cały czas Łotrzyk ma bardzo specjalne miejsce w moim serduszku, mimo że został totalnie do ziemi znerfiony. To Łoczyka uwielbiam, bo jest bardzo szybki. Bardzo, bardzo szybki. Mapa będzie teraz ciężko poznać. Jak już wejdzie, to randomowe generowanie layoutów. Tak, ale darmowe, znaczy, randomowe generowanie layoutów będzie polegać na tym, że po prostu nadal będziesz miał tile to nie będzie tak, że każdy jeden loch będzie totalnie jakby go AI wygenerowało na bazie jakichś nowych informacji, tylko tak jak trochę to będzie przypominać mniej więcej system jak w Diablo, Diablo generowanie proceduralne map, nie? Że będą tile'e i te tile'e będą tasowane zupełnie randomowo, gdzie owszem nie poznasz na przykład tego, że koło tego tile'a jest ten tile, bo prawdopodobnie będzie inny, bo przytasowanie takie nastąpiło, ale nadal będziesz znał komnaty, będziesz wiedzieć, że o w tej komnacie mogę wskoczyć na to. Przez co ten szkielet, który tam jest, mnie nie zabije, i bardziej mi chodziło o tą wiedzę, nie? Ludzie to by wszystko za darmo chcieli. No a propos tego, że ludzie by wszystko za darmo chcieli, to też jest taki temat, że przy tym, co się dzieje w gamingu, jakie ostatnio mamy afery, szczególnie związane z monetyzacją i tak dalej. No to bardzo nie smak że ludzie próbują przypiąć do Iron Mesa łatkę, że tutaj jest jakiś skok na, na hajs czy coś w tym stylu. Bo prawda jest taka, że oni mogli ze spokojem ze spokojem wydać gierkę na Steamie za 30 dolarów i ludzie by zamknęli dziób, co najwyżej niektórzy by mówili, że za drogo, ale później by kupowali na przykład Starfielda za 500 złotych. No ale to jest bardzo specyficzny rodzaj człowieka, który raczej chciałbym pominąć we wszelkich konwersacjach, bo boję się po prostu, że się, że się czymś zarażę. Ale zrobili tak jak zrobili i uważam, że jest to świetny zabieg, który jednocześnie nie zrujnuje gry przez to jakby ona miała być full Free to play, ale jednocześnie pozwala osobom na spróbowanie. Pogranie, nie wiem, pogranie 20 godzin, pogranie 30 godzin, wkręcenie się i wtedy jak się wkręcisz, to podejmujesz decyzję tak. 30 dolarów będę grał dalej będę miał więcej kontentu będę miał więcej możliwości i będę będę mógł rzeczywiście konkurować na leaderboardach super sprawa no nie więc bardzo dobre zagranie bo wierzą w swój produkt wierzą że kawał dobrej roboty i też tak uważam że Dark and Darker podobno jest tylko w 30-40% gotowe to są słowa dewelopera nie moje więc jeszcze dużo dużo rzeczy będzie do Dark and Darker dodane wierzę i obserwuję tą grę od samego początku od pierwszych Testów na Steamie, przez wszystkie problemy z Nexonem i od na czacie, aż po ten moment, gdzie wreszcie na Steam gierka wróciła. Ja polecam, rzadko to robię, ale polecam, jeśli jesteś zainteresowany hardcore extraction luterami, nie shooterami, luterami, chyba że grać z rangerem, no to shooterami, no to Dark and Darker jest pozycją, która powinna przez Was być przynajmniej. Przebadana i przynajmniej zasługuje na to, żeby dać jej szansę. A jak nie jest to dla kogoś, to ok. No jakby iść dalej. Powodzenia. Albo magiem, tak. Oczywiście pełna lista patchnotów znajduje się na ich oficjalnym Discordzie. Możecie sobie tutaj przeczytać wszelkie zmiany balansowe, które w tej chwili Wam podaruję, ale już się zaczął kolejny wipe w Dark and Darker. Teraz jest najlepszy czas, żeby do giereczki wskoczyć. Można spróbować za darmo. Jak będziecie przekonani, no to możecie sobie w sklepie albo na stronie internetowej Dark Darkerowi. Dokupić za 30 dolarów pełnoprawną wersję, a później, no to jak chcecie, to se skinka. Kupcie, żebyście wyglądali jak taki elegancki furaz, albo żebyście mieli jakieś emotki, ale jak nie chcecie, to w zupełności nie musicie tego robić i w żaden sposób to nie wpłynie na waszą rozgrywkę. Czekam na Wasze komentarze, jeśli ktoś ogląda to na YouTubie, jakie są Wasze opinie, szczególnie co do tej kontrowersji, bo Dark and Darker chyba w tej chwili ma mieszaną opinię na Steamie. I jak siedziałem i czytałem, to nie wiem, czy nie zrobię oddzielnego odcinka z czytania opinii na Steamie z Dark and Darker, bo ja generalnie jestem osobą, która jest zawidziona rasą ludzką, ale... Coś się tam dzieje w komentarzach to totalna degrengolada. Tyle, yy, tyle miłego do zobaczenia w lochu. Streamuję codziennie, najczęściej nocami gramy w Darken Darker. Wpadajcie i do następnego.